Jesteśmy na planie drugiego sezonu Realników Sferajny. Tam się już ma, zobaczcie. Proszę bardzo. Scena trwa w najlepsze. Dziękuję za uratowanie, miło panowie. Cała przyjemność na naszej stronie. Idziemy, ale mam fryzurkę. Pokażemy wam. Jezi. Zobacz, Ernie, idzie kamera. Chciałeś post, na postplanie wystąpić? Tylko, że idziesz, ja się nie znam. Ja idziesz grać teraz, nie? Tam dalej, ale czekaj, bo nagrywałem z drona, musisz poczekać. A jak z drona? Co nagrywałem? No, ujęcie z drona nagrywałem jeszcze na górę. Z powietrza. Tak? Ale nie, bo puścił kamerę, puścił drona i już. Bardzo dobrze, co my teraz nagrywamy? Jak, chyba... jak podchodzisz do chłopaków. Do kogo? Do chłopaków. Idziemy pokazać miejsce. Idziesz zaprowadzić do naszego miejsca magicznego, pomieszczenia? Proszę bardzo, oczywiście. O, zaprezentujemy pomieszczenie przygotowawcze. Najpiękniejsza część naszego planu. Najpiękniejsza, tak. O, witamy w magicznym pomieszczeniu tutaj. Kręcimy making of, tak nie wiecie, poza kulisami, nie? Nie wiem, czy starsze materiały na to malowanie. Mówisz? Pani makijażystka uśmiechnie się. Kulisami? Tak. No są kulisy. No są kulisy, no takie wiesz. Nieformalne, tak? Simon, co tam robisz? Zrobić mona. No to jest. Nie tego, nie to chciałem, wiesz, nagrać, słuchaj. Dać dzieciom zabawkę i się bawią. Nie, no dobra. Simon, chodź, zrobić lona. Daj dziecku zabawkę. Dobra, oj, starczy tego, to. Starczy tego. Kasuj to, żeby nie było dowodów, ale ja już nagrałem, także wiesz. Są dowody. Obmyślają sceny teraz. Jak tam, panie Bogdanie? Po scenach? Nagrywamy kulisy na pamiątkę. To już wszystkie pan sceny zagrał? No jedną tylko, tak. A jedną, tak? Ograliście? Ale jeszcze będziecie coś nagrywać, czy nie? Nie. No wódka była od pana. Ja nie wiem. Czemu rekwizyty nie są oryginalne? Lebied chyba się zajmuje. Tak jakby autonomiczna, po drodze są inne. O, a tu są dowody zbrodni. Nie dotykać. Dobra, bo myślałem, że chcemy tam, że mówią. Była wódeczka, oryginał. To właśnie jest taki traktor, wiesz. Dobra, ja ci to zostawię, ja tylko odłożę sobie ten. Plan akcji. Wódeczka klepnęła? Nie, nic? Bo najlepiej to by było tak. Tu siedzą panowie od dopłat. Od czego? Od dopłat. Rzucam tam, pieniądze? No, nie wiem. Czy narzędzie? Czy jakieś narzędzie jednemu. Wezmę jakieś małe narzędzie. Na wsi. Może wam jeszcze panienki załatwię. O. Dobrze. Jeszcze panienki załatwię, co mówię? No bo w sumie spoko, ty, o, a ja jestem bardzo pieprzy. Trzeba się do roboty brać. Pójdę po jakieś dwa małe narzędzia. Na wsi jesteśmy, trzeba się do roboty brać. Co? Dobra, idę po jakieś dwa małe narzędzia. Szefie, dopiero zaczęliśmy. Panienki to te, świnki ja takie małe, trzeba młode. A to pokaż, co ja mówię. No, ja szefie, bo ja, dopiero, bo ja mam to w automacie. Dopiero co zaczęliśmy. Okay. Szefie, dopiero co zaczęliśmy. Rolnicy, ale w sensie zaczęliście przerwę. Rolnicy dopiero w zimie odpoczywają i to krótko. Raz, raz, raz. No, no i musicie się trochę podnieść. Co? Raz, raz, raz. Musimy się dawaj. A my przyjedziemy tym drugim ciągnikiem. Raz, bo akcja potem się dzieje. Pewnie się najebał i kurwa mu się pojebał. Przecież powiedział, że mamy pić. I dupy załatwisz. Powiedział, że dupy załatwi, no. A co to, dowody zbrodni leżą? Świnki, krówki, skupmy się, skupmy się. Przybliżenie dowodu zbrodni. Jestem tak skupiony za zwieracy. Bo nie było ciebie, tak, założyliśmy proszę? Się. Czy jak Erni wejdzie na młotek, to rdzenia ziemi się zbije. Ale to trzeba go dosmarować chyba. Nie, nie trzeba. No i tak to jest.
Jest wesoło na planie, także jest dobrze. Rolnikowo.pl, pana Bogusia najwięcej se zagrał. Ale fajne przeżycie, nie? Takie doświadczenie. No ale... Kurde, jak oni tu powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki, drugi sezon. W pełni, jak zwykle, wszystko przeciwko nam. Tiry jeżdżą na obwodnicy. Bardzo huczy, bo popadało i pada deszcz. Jeszcze ktoś tam wierci z boku. A jeszcze ktoś wierci, ale za chwilę, ja już zajmę się, za chwilę nie będzie wiercił. Przyjdę za godzinę. Zobaczcie. I poszedł. Jest cisza. Jak to wygląda? Gotowość? 3, 2, 1. Akcja! Raczej jesteśmy, raczej do roboty. Szef. Rolnicy odpoczywają dopiero w zimie i to krótko. Raz, raz, raz. Dobra, mamy, lecimy dalej. Seksowny tyłek. Seksowny, rozprasza wszystkich na prawie. Brawy, to wszystko przez niego. Tak. To zamieszanie. Waryński. O! Ernie! Co to za Tigera trzymasz w ręku? Kogo? Tigera? Tiger Extreme. Tak. To jakaś ulepszona wersja. Chciałem się napić, ale... No to tu leży ta. Ale on pije. Łzy sołtysa leżą. Ale on hampuje sam. Dobra, w ogóle się nie chce nawet podzielić. Sam tylko. Łzy sołtysa pije. Tak. Na cię nie chce podzielić. Dokładnie, ciągle łzy. Sam pije się, z nikim nie dzieli, że taki chytrus jest taki. Taki chytry, strata. Nic za nic. Chytra świnia, sam tylko chleje tą wódę. A mnie to chyba tylko pokazuje, żebym się podniecił. Czemu sam pijesz tę wódę? Przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć kolego, bo nie słyszałem. Tak, przepraszam. Myślałem, że mój sympatyczny kolega sam zasysa ten, te łzy sołtysa. Czemu sam zasysasz? Już tak mam. Nie będę się cielił z nim, bo on wydoił już 2 kanki mleka. Nie widać po nim. No takie chłopa to jest nic. Powinienem powiedzieć, że koleżanka to tylko krowę, a poza tym nie krowę, tylko byka. Kłamie! Kłamie! Było tak, było tak. Było, wydoiła byka. Kamczu, Pinokio! Pinokio! Tak, o, zobacz, zobacz, już tu masz nos, tak, kurwa. To na pewno nie były ze sołtysa, tylko coś kurwa innego. Z byka chyba. Bycie, z byczych jaj. Więcej nie śpij, mydło nie śpij więcej, bo to kurwa cię szkodzi. Podlej konewku, kwiatki. Poddałem, no ale już nie pozychają. Mam. Pozychają. Konewka się najebała, traski i leży. I śpi. Lebied! Lebied! Dawaj drugą flachę. Co tu jest od cateringu? Mateusz. Znaczy nie było kanapki, nie? Co? Nie był, był. Ja, ale zobacz co tu jest. Zobacz, zobacz, zobacz. No, nie ma to... drugiego takiego. No nie ma, kuźno, przecież bo... W pierwszej części tego głaskałem, lizałem. Nie, to 60 lizałem. No, jedną 60, no, którą... ma taki głos, jak którą szanuję. 60, którą liba, jedną szanuję. Jak byłem mały, to babcia mnie zawodziła. Nie, malutki. To malutki. Ale Kraków jest... To jest mały palec, to jest normalny rozmiar. To normalny, to jak pięć. Ale kobiety są mniejsze za to się, tak? No faceci są mniejsze. Ty się śmiejesz. O co kurwa chodzi, że w środku drobnika, no? Prawdziwy facet drużowego się nie boi, moi drodzy. Z góry zakładałeś, że jestem idiotą. Bo jak duży, to łysy i głupi, nie? Ale nie jesteś łysy. Co? Nie jesteś łysy. Nie, nie jest łysy. Dzisiaj nie zdążyłem dojechać do łysego. Chodziło o to, żeby było trochę ładniej, nie? On taki łysy, ja trochę mniej. Ale mówię, żebyście się tam zgrywali, nie? Z góry zakładały, że ja jestem jakimś idiotą. Nie wiem, że po studiach i 2 języki perfekta, ale dobra, srał to pies. Ale niestety to był problem ogólny. Nie wiesz, ktoś się z góry oceniał, zakładał się... A zawsze tak jest. Ale zawsze tak jest, wiesz o tym. No, dobra, jak nie wodzisz się jak milioner, to niestety jesteś skreślany. Ale nie o to chodzi, to nie o to chodzi. Nie jesteś skreślany jak milioner, bo znam dużo ludzi, którzy w ogóle nie wyglądają jak milioner, że mają takie. Ale jaki jest, no wiem. Jest w tym problem. Wystarczy odezwać się jednym zdaniem i już wiedzą, co? No, jednym zdaniem się odezwać. No odzywałem się, nie jednym. Tak? No. Najbardziej mi się podobali tacy, co przychodzili i w języku angielskim. Hello, we go here the club. A ja słucham. We hear the club go tam dance, dance, dance. Ja mówię, tak jak ktoś to może po polsku, bo po angielsku tam wyjątkowo nie idzie, nie? I na przykład wiesz, no to takie głupie, ludzie próbowali udawać, a już najbardziej mi podobały się tacy, to wszedłem do taksówki.
Yes, we go to here and there. A ja, okej, okay, a ja wtedy się odwracam. Entschuldigung, Sie bitte, ich verstehe nicht. Albo, co ty gawarny, ja się nie znaju, ja robotuję na maszynę. Jak ty chcesz, co mi nie gawarzy, co ty chcesz? Jest, wiesz, jest ząb, nie? Więc to takie jest zabawne. Ludzie są, próbują być prześmiewczy, no ale to takie jest przykre niestety, no. Gdzieś tam, wiesz. Ale Magda jest miła, sympatyczna. Madzia, no. Madzia jest miła, sympatyczna. Madzia, co powiesz do postprodukcji? Jakieś pamiętne słowo, żeby nagrać, to wiesz, bo to nie zobaczycie na oficjalnym serialu. Tak? Ona tylko nie zaprzecza. Robert, co masz pije na pójść? Słuchaj. Ja? Wiedziałem ci coś już, nie? Że ja? Jest to jest przerwa. On sprzedał nerkę, tak? Nie było ogłoszone. Cena, odcinek pierwszy, cena 14. Lecimy, zamieszczamy ruch. Dobra, ale mówimy co? Poczekaj, zooma zrobię. Zooma zrobię. Europol, tak? Wyszło, to wyszło. No i tak. Prawdziwi faceci się różowego nie boją. No i tam. Nie no, dobrze jest. No, Sherry Lady. Sherry Lady, moja fryzurka jest beznadziejna. Dobra, krzesło coś tak niziutko. Ale bo nie, to mam tak smutno stoi. Ernie, co, prawdziwi faceci się różowego nie boją, co? Czego? Prawdziwi faceci różowego się nie boją, nie? To przeszkadza wszędzie różowego? Nie. Ten to sobie grawi od rada. Ale zbudziło ci się oddychanie prostym nosem? Chłopie, jak przy wywracaniu się sięgnę. Nagrywa się? Nagrywa się. Wiesz, co wziąłbyś różowy dla prawdziwych facetów? On jest... I power. Nie, no to... A, nie, okay. Nie zapłacili nam. Czwaniak jest póki, stoi. Poczekaj, jak ja wstanę i będę za blisko, to wtedy zobaczymy, co powie. Różowy zajebisty, jest Cherry Lady. Cherry Lady. To sobie krzywdy nie zrób. Pozwolę ci pierwszy uderzyć. To sobie nie zrób krzywdy. Później nie było pretensji, że sobie... O, bajka. No oczywiście, że tak, zobacz. Jesteś naszym trio potężnym. W trójkącie jesteś naszym. Nie chciałbym elegancko... powiedzieć, ale stukniemy się. Zdrówko. On jest... Ja jestem tam. 18.20. Mamy jeszcze. Ogarniamy. Pogoda na razie dopisuje. O. Kukuchura. Pani Madziu, czemu ty, pani jest taka zmęczona? Dzieje się, no. Zobaczycie, no, jutro będzie swobodnie, jutro będzie lepiej. Szkoda, że te kulisy mogę puścić dopiero w dniu premiery. Słuchajcie. To byłoby złoto wcześniej. Taka zapowiedź genialna. Słuchajcie. Ja wam to porównam. Dzisiaj było 12 stron. 12 stron. Nie powiem ile stron. 12 stron. Tekstu. Mhm. Jutro będzie 6. Mhm. A w sobotę jeszcze więcej. Także... liczymy na wsparcie. Kochamy was. Jesteście najlepsi. Już się żegnasz? Jak to dopiero początek, słuchaj. Nie, dzisiaj pierwszy dzień. Ćwiczę przed rolą. Aha. Wiesz, wczuwam się taka trochę misja. Nie wiem. Tak. A, bo ty będziesz grała, tak? Jeszcze? Ale dzisiaj? Nie. Nie? Myślałem, że będziesz dzisiaj grała jeszcze. Matys się kierunga? Paweł, w szopie tu stawiłeś swój ten. To pamiętaj o mnie też, jakbyśmy... Marian! Chcesz być na kulisach? Chcesz być na kulisach? No pomachaj tu widzom. Będziesz na kulisach, wstawię cię. Tego nie wytnę. Nie. Dobra, przejeździmy się na gospodarstwo rolnikowe. Stachu, pokaż barwy. Pokaż, zobacz, o, to jest to. To jest ta marka. A gdzie jest kija od Piotrusia? No, z domu. W końcu się przyda, bo idą na targi wtedy, raz jak byliśmy. Bo ja właśnie się zastanawiałem w pewnym momencie, gdzie go mam. A zapomniałem, Piotruś, że... zazwyczaj jak rozmawia, gada coś na rolniku, no, to zawsze tak. Się tutaj... Bo się zastanawia, co mówić. To ty myśli, nie? Tak, ty, Stachu.
Jak na śliwki? Tak nie robię. Nie, ale chodzi ci za pełen na tym. Tak żeśmy przygotowali w poniedziałek na żniwa. Wieczorem, wieczorem, ale chodzi ci... Ernie, siadaj. Siadaj na belce. Na belce. Na belce siadaj. No. Nie opuści się? To wytrzyma Ernie chyba pietonę. Nie powinien. Jeszcze trzech braci mógłbyś tu przeprowadzić i byś chce siąść. Ja kurwa widzę, że koty biegają. Dobra. No nie chcesz kota? A nie chcesz kota? Wiesz. No chcesz kota? To dwa. No witam. Dobra, panowie. Cześć. Umawiamy się, jedziemy dwa ujęcia i do domu. Dobra, to my to musimy... No idziemy obok. Oni stoją... Idę kotka wziąć. Scena na bazie, jak tam? Lebied. Humory dopisują dzisiejszego dnia. Nie, dzisiaj to spoko, tylko martwi nas pogoda na sobotę i niedzielę, bo... Idzie potop, nie wiem co robić, ale... Potop, jak tego? Mickiewicza? Sienkiewicza? Chyba gorszy. Ja ale... nawet nie wiem, nie pamiętam, ja to książek nie czytałem to. Wychylimy ze dwa trzy wieczorem i pewnie jakiś pomysł powstanie, co zrobić dalej. No pewnie potop drugi będzie wieczorem dzisiaj. Nie ma. Potop nie, przepraszam, dzisiaj potop pierwszy będzie wieczorem, a w sobotę potop drugi. Tak. Tak może być. Tak. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, jedziemy. Ernie tam siedzi na swoim miejscu. Na razie gramy na tą kolejkę. Chłopaki, jeszcze pytałem o wątpliwość ten telefon, nie do Carlosa, od Carlosa. Kamerzysta ma dzisiaj humor, co? Kamerzysta? No jak? Kamerzysta jest na weselu, jestem operatorem. A, jesteś operatorem. Operatorem... Operator koparki czy bizona? Ja jestem, co? Operator koparki? No, albo kombajnu zbożowego. Też jest operator. Też jest operator. Traktorzystą? No to co, się kurwa jeździ traktorem i co? Tak samo jak operator. Co za różnica? No co za różnica, słuchaj. To i to jest to samo, nie? O, tu jeszcze nie nagrywaliśmy kulisów. Co nie? Kulisy. Prywatny ochroniarz. Do załatwiania i do domku, nie do domku, do hotelu. To jest kurde prywatny załatwianie dopłat tak zwane. Tak, właśnie. Na telefon tak zwane. Jestem szefem, wozi mnie mój kierowca. Tutaj. Mamy kierowca. Ten tutaj ze zmarszczkami na głowie. Właśnie, te zmarszczki to nie są byle jakie zmarszczki. No właśnie. To jest myśliciel. To jest właśnie myśliciel. Co to za pała? Zobaczcie. Pyk. Wygodne skórki, zobaczcie. Kurde, ależ komfort. Amerykański jest. Amerykańska wygoda. Policjanci amerykańscy chodzą z takimi tylko krótszymi. To jest oryginał Maglite'a. 4R20 wchodzą do środka. 4R20? No, jak przywalisz, to łeb urwie. To jest jak szperasz chmur, kurde. No jak szperasz, normalnie. Szperasz chmur. Szperasz, można chmury rozganiać. I dopiero teraz, Arnie, o tym mówisz, trzeba było, jak tam deszcz padał. Tam zostawienia, klimy? A jest, tak, wszystko jest. Tak. A ten masz pstryk. Tutaj też telewizorek jakiś? Czy co? Tak, 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 no zobacz. No, w Tak-Taku ma telefon. Tak-Taku. Heja. Teraz przyszedł na plusa. Teraz przyszedł na plusa. No dlatego internetu nie ma. Dlatego internetu nie ma.